To co? Robimy skamboksiki? Tylko, co ja bym chciał? Heart of Depth nie, Blizzard nie. Crimson Witcha? Zastanawiam się, albo nad Crimson Witchem, żeby zboostować sobie naszą Hutao troszkę. Albo ewentualnie, słuchajcie, nad Noblesem, żeby zmienić naszego Beneta na potwora. Ale chyba Crimson Witcha, nie? Na początku dziobniemy. Co wy na to? I lecimy, słuchajcie. Nie wiem, ile mam tych. Nie wiem, ile mam artefaktów. Troszkę tego jest. Więc dzisiaj zobaczymy sobie, jak będzie wyglądać... No dobra, nie ma tego dużo. Zobaczymy, jak będzie wyglądać nasza sytuacja z tym, co nam wyleci. Ja jestem w stanie śmiało powyrzucać większość tych tutaj jeszcze rzeczy. Bo nie wszystko jest tutaj mi potrzebne. Okej, słuchajcie, zobaczymy, polujemy. Lecimy, robimy Crimsona, zobaczymy, co kurczę fajnego wyleci. A z tego, co mamy... Nie wiem, ile tego wyjdzie dokładnie. Będziemy na bieżąco ulepszać. Dobra, 21 na początek. To jest Crimson, prawda? Tak. Dobra. Zobaczmy. Piórko. Gówno. Szyjec. Crit damage. Zobaczymy, co wyleci na czwórce, słuchajcie. To jest beznadziejne. To jest beznadziejne. Beznadziejne. I beznadziejne. Dobra, lecimy dalej. Siedem. Go. Goblecik, def. Nie. Atak procentowy. Piórko beznadziejne. Beznadziejne. Oj. Beznadziejne. A Jezus. Matko. Boska. Co za badziew. Nie bez powodu to się nazywają skamboksy, nie? Dobra, dalej. HP procentowe? Nie. Pyro damage. Nice. Pyro damage bonus z crit rate'em na max rollu, z crit damage'em na max rollu i z energy recharge'em na max rollu. What the fuck? Nice. Ulepszamy sobie to za chwilę. Ej, to jest dobry artefakt. To jest dobry artefakt. W końcu coś się idealnie nachutało. Będę mógł sobie wrzucić potem jakiś inny off-pisik. Jest dobrze. Lecimy dalej. Elemental Mastery, crit damage. Może coś z tego będzie. Zrobimy na czwórce. Bruh. Crit rate'ik, 3,9 jest max roll, 3,5 jest dobry. Elemental Mastery max roll i crit damage max roll. AP przeżyjemy. Piórko też jest spoko. Jest najsik. Dobra, to jest beznadziejne. To jest shit. I to też jest shit. Dobra, mamy potencjalnie dwa dobre artefakty już z Crimsona. To już jest coś. Next. Zobaczymy. Kurde. Physical damage bonus? Niekoniecznie. Pyro damage bonus znowu z atakiem procentowym, HP procentowym i crit damage'em. Niestety crit damage na najniższym rolu, atak procentowy podobnie, HP... Elemental Mastery 23, dobra. Czy my to chcemy? Możemy spróbować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie jest to najlepszy artefakt, ale atak jest dobry dla Hutao, ok? Jest dobry dla Hutao, więc możemy się pobawić, zobaczymy. Reszta jest aktualnie na razie beznadziejna. Beznadziejna, dobra. Next, co my tu mamy? Pyro damage bonus, atak procentowy, nie. Nie. Crit damage? Nie jest to, jest to powiedzmy środkowy roll, zobaczymy, co na czwórce wyleci. Elemental mastery na czapce. Spoczko, crit damage, energy recharge na max rollu, zobaczymy, co wyleci na czwórce. To jest beznadziejka. Atak procentowy z crit damage'em bardzo ładnym. Zobaczymy. HP procent, tu już lepiej nie. HP procent z crit rate'em i elemental mastery. Zobaczymy, co na czwórce wyleci. Goblet z HP procentowym. Może na Jelan, zobaczymy. Okej, okay, zobaczymy, co z tego wyleci. Nie bierzemy tego. Energy recharge, crit rate'ik na max rollu. Cancy na off-pisie, zobaczymy, może. Defik. Physical damage bonus. Z tego coś może być, zobaczymy. Jest beznadziejne, to jest beznadziejne. Lecimy dalej. Atak procentowy.
Crit rating z atakiem procentowym? Niekoniecznie. Beznadzieja. Shit. Okej, okay, bardzo, bardzo ładne substaty. Tu jest beznadzieja i tutaj też jest beznadzieja. Crit damage, energy recharge, elemental mastery. A jeżeli by crit rate wskoczył na czwartym rolu, to coś z tego zrobimy. Ale aktualnie nie wygląda to zbyt dobrze. A crit rating, substaty beznadziejne niestety. Elemental mastery, okej, okay, dobra. Ten kwiatek jest bardzo spoczko. Max roll. Tutaj niestety niskie role, tu mamy środkowy role, ale i tak jest git. Defik i HP procentowe z gównianymi substatami. Dobra, lecimy dalej. Go, go, go. Nie siadło ci. Anemo damage bonus. Beznadzieja. Z braku laku, zobaczymy co będzie. Gówno. Shit. Też był shit. 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 I shit. No, idziemy spróbować ulepszyć artefakty. Wypadło nam kilka fajnych artefaktów. To trzeba przyznać. Jakby to jest świetne, ten kwiatek. Piórko, te piórko jest spoczko. Wiecie co, nie, to wywalamy, bo to nie chce mi się nawet tego ulepszać za bardzo. To sobie zostawimy, bo to ma potencjał. To sobie zostawimy, bo to ma potencjał. To też sobie zostawimy. I to z braku lagu też sobie zostawimy, ale to tutaj mnie bardzo interesuje. To jest jedne z najlepszych piórek, jakie miałem. Aktualnie te sobie sfidujemy. Sansy, no problem jest taki, że oprócz tych z HP procentowym nic fajnego nam nie wypadło. No i mamy tutaj przede wszystkim ten goblecik, nie? Także jego sobie najpierw ulepszymy. Zobaczymy. W ten sposób. Módlmy się. Na razie nie widzę, na razie nie widzę. Nice. Nice. To jest dobry goblet. To jest dobry goblecik. Troszkę energy recharge'a, tego energy recharge'a szkoda trochę. Crit rating spoko, crit damage spoko. Crit damage. Def, o, jak na złość. Okej, okay, ale to jest dobry goblet. To jest dobry goblet, jak wygląda mój aktualny. Jest lepszy od mojego aktualnego. Nie, nie jest lepszy. Chociaż, w sumie. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy jak te piórko wygląda. Okej, okay, na razie dobrze się zaczyna. Na razie jest dobrze, na razie jest dobrze. Jest bardzo dobrze, jest świetnie wręcz. Razy 5, nice. Aha, def. Nie, Elemental Mastery, kurde. Ty, dobra, 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 jest git. Razy 2. I. Najgorsze, co może wejść, to flat HP. Ale... crit damage. Nice. Nice. A teraz kwiatek. Ulepszamy kwiatek w takim razie. Ej, to był dobry, to jest dobry hunt. To jest dobry hunt. Jak na razie całkiem spoko idzie. Poproszę HP procent. A tak, flat. Dobra. Walić. Crit damage. Znowu. Crit damage. Nice. O Jezusie. Aż jestem ciekaw, jak moje hutało będzie wyglądać. Jakie to wszystko damy. Crit rating. Spoko. Bardzo spoko. Już ona będzie potworem za chwilę. Zaraz się popłaczesz. Ze szczęścia, prawda? Ze szczęścia. To wpadło. A tak, flat. Dobra. Nie mogło być aż tak dobrze. Okej, okay, zobaczmy jak to wygląda. Czyli tak, aktualnie nasza Hutao ma 25 000 HP, 1500 ataku, 163 Elemental Mastery, 59202. Czyli mamy tak. Nowy kwiatek, nowe piórko, nowy goblet. I nasza Hutao aktualnie ma 25 000 HP. 1500 prawie ataku, jedynie 61 Elemental Mastery, 70 crit rate'u i 242 crit damage'a. A to jeszcze nie koniec. A to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Bo ja mogę jej zmienić sansy, na pewno jej zmienię sansy na sansy z HP procentowym. I... okej, okay, czapkę będzie ciężko zmienić. Ale sansy możemy jej lepsze wyciągnąć. Z HP procentowym. Robimy Noblesika teraz. Jeden z najgorszych tych do w sumie farmienia, jeśli mam być szczery. Nie lubię strasznie. Dobrze, zobaczmy. Cryo damage bonus, ale słaby. Słabe substaty, niestety. Energy recharge atak procentowy nie bardzo. Atak procentowy na circlecie też nie bardzo. Crit rating na circlecie z HP procentowym atakiem i z energy rechargem. Spoko, weźmiemy sobie. Healing bonus, teoretycznie mógłby być na Beneta, ale nie chcę używać Beneta pod heala, więc wywalamy to.
i energy recharge na Sansach. Weźmiemy w ramach ewentualnie jakiejś przyszłej postaci, nie? Na kogo Noblesa? Na Benecika. Geo damage bonus, to nie. Okej, okay, to jest dobre piórko, bierzemy. Chcę go zrobić pod sub DPS-a, wiesz? To na razie wywalamy. Wywalamy. Nie. Sansy z atakiem procentowym, energy recharge'em, crit rate'em. Zostawimy sobie. Nie jest to aż tak dobry artefakt, ale... Kopium, wiem, troszkę, ale ci... What do we have here? Pyro damage bonus z crit damage'em ładnym. Zobaczymy, co na czwórce wyleci. Okej, okay, bardzo ładne piórko. Zostawiamy. Okej, okay, potencjalnie dobre piórko. Zostawiamy. Crit damage z energy recharge'em możemy zostawić. HP procentowe jeszcze w dodatku, także będzie bardzo ładne na tego, na Benecika. Troszkę Copium Elemental Mastery... No nie no, aż tak nie. No nie no. Zobaczymy, co wyleci na czwórce. Nie. Atak procentowy, HP procent, crit damage może być na Beneta, zobaczymy. Podobny bardzo do tego, ale z niskim rolem straszliwie. Niestety, na crit damage'u. Także zapiszemy sobie, zostawmy, zobaczymy. Może. W razie czego będziemy feedować znowu, nie? Numa jej. Defik i no niestety. Niestety, ale Nobles nam nie oddał zbyt dużo.